Popatrzcie, to jest straszne. Tutaj się rozciągało człowieka. Czym się kręciło? Tym. Mhm. Tutaj się kogoś zamykało i tylko tu mogło się oddychać. A tu się siedziało i na przykład jakiś człowiek na nim usiądzie. A to jest straszne. Jesteśmy teraz w takich domkach, gdzie zwiedzamy. Popatrzcie, co jest w tym oknie. Tak, jesteśmy w skansenie, w Kolbuszowej. Jest to chyba największy taki polski skansen, gdzie są stare chałupy, przywiezione z różnych miejsc Polski. Stodoły. Obory, dwory. Zwiedzamy sobie rowerkami. I popatrzcie, chodźcie. Skansen jest przyjazny rowerzystom, a więc można cały objechać rowerami. Można tutaj z grubsza dotykać co po niektórych eksponatów. Tutaj na przykład żuraw jest. Już dziewczyny próbowały swoich sił w podniesieniu tutaj tegoże wiadra. Oli się udało. Jest na przykład ziemianka, taka dawna lodówka. Popatrzcie, to jest jaskinia. Wejdziemy do środka i wam pokażę. Nie wiem, czy będzie widać, bo ciemno, ale no sprawdź. Tu jest Adi. No daj, ja już dam. Popatrzcie. Patrzcie, ile pajęczyn. Nie widzicie. Okie mola trzymaj. Za domem, pod tą wiatą. O tyle fajnie, że można sobie ściągnąć przewodnik w postaci audiobooka. My jesteśmy w poniedziałek i o dziwo skansen jest czynny. Co więcej, jest za darmo. A więc można sobie normalnie w ten dzień wejść i pozwiedzać. Ciekawe miejsce. Te przewodniki ułatwiają nam. Mimo wszystko nie musimy czytać, a jadąc na rowerkach puszczamy sobie numerek z oznaczeniem chałupy i wiemy, co w danym miejscu się znajduje i co się ciekawego działa. Co tam masz, Andrzej? Przyczepy dla koni. Wóz, tak? Jak taki wóz się nazywał? Chyba drabiniasty, co? To są usanie. Usanie są super.
To jest przyczepa zwykła, nasiono, drewno. Tam jest jakiś to znowu. No. I te dwa, nie pamiętam jak się nazywają. Tak, to jest chata. Same z drewna. Chata pana, który się zajmował robieniem zabawek. I popatrzcie, tu są obrazy. Kolorowe. Z starych czasów były takie same zabawki z drewna. Robił je pan. Zbierał drewno. Tak, to był jego warsztat. O imieniu Stanisław Nadrób. I popatrzcie. To jest ta góra zabawek. To jest chyba ten pan, tak? Chyba tak. Który robił te zabawki wszystkie. Zresztą niektóre zabawki. Nawet kościół przywieźli, gdzieś rozebrali, później pieczołowicie złożyli, cały wyposażony w środku. A tam proszę, kolejna chałupa, którą składają. Po części widać stare bele, gdzie były już te bele na tyle nie nadające się do użytku, co powinny. Zastąpione je nowymi, żeby to bezpieczne było. No ale efekt będzie... Już widać, dosyć fajny. Kurczę, no że im się chciało kościół rozkładać i składać ponownie. Szacun. Kto prowadzi teraz? Ja! Dobra. Na terenie tego skansenu kręcono film Wołyń, gdzie okoliczni mieszkańcy grali statystów. Między innymi kuzyn mój, który mieszka w okolicach. Generalnie w ogóle kiedyś, jak tworzono ten skansen, to no, na ziemiach chłopskich, że tak powiem, tutejszej ludności. No i tutejsza ludność musiała się zrzec na rzecz tego nowego skansenu. Popatrzcie, jaka tej ziemi. No ale każdy uznawał, że to, no, że tak trzeba. Tak. Wujek dodatkowo wprowadzał tutaj turystów po tym skansenie. Był przewodnikiem. Podobno bardzo fajnie o tym opowiadał. No niestety nie znałem wujka z tej strony. Mój tata tutaj spędzał każde wakacje w tych okolicach i no, opowiadał, że naprawdę wujek był świetny w tym swoim fachu. Fajnie, że próbują coś tutaj budować. Aha, Ola powiedziała, urywając kwiatka. Nie, po prostu ją pokazuję. Thank you.
jesteśmy przy młynie wodnym. Działa. Tak, korytem woda leci, porusza koło. W środku pewnie jest jakiś... Zobaczcie, krąg kamienny do mielenia zboża. A, jest staw. Naprawdę piękna okolica. Jesteśmy teraz w zamku kamiennym. Zamek. Kamieniec. Tak się chyba nazywa. Na Wielkiej Górze. Czym się kręciło? Tym. Tutaj się kogoś zamykało i tylko tu mogło się oddychać. A tu się siedziało i na przykład jakiś człowiek na nim usiądzie. A to jest straszne. A tu... Akupunktura. Siada się na tym kolcu. A tu się zamyka kogoś w klatce, co tak nie za bardzo też nie jest. A to chyba już wiecie, ale wytłumaczę dla tych, którzy nie wiedzą. Tutaj się wkłada głowę i ręce i na przykład kogoś zabijali mieczem, lub siekierą, lub toporem. Tak. A tutaj się... siedziało i bardzo bolało, nie pamiętam gdzie. I zameczek w tle. A tu... Tutaj się siedziało, no i zawiązywało się coś. Przybijało. A tu się... Widać, to 3 zł droższy. A tata, to co to jest? Za osobę. Tutaj co? Ściskało się. Ale ja. Że to było, to tam takie są też kolce. Tak. Widzisz? Mhm. Dociskało się. Tu jest miecz, tu tarcza. No, a to... To się siadało i dawało nogi. To jest jakieś dyby. To się siadało i dawało nogi. Być może ręce, a szyja była na górze i obcinane. A tu się robi... Cyk! I po sprawie. Tortur, robienie tortur i był w tym lekarz. I lekarz opatrywał, nastawiał kości, nastawiał ścięgna i jak wszystko zrobił, to powtarzali tą próbę, aż 3-krotnie. Jeżeli skazaniec się nie przyznał do winy, to mógł na tego donosiciela złożyć zeznanie przeciwko niemu. Że nieprawnie go skazali. Że mógł się bronić. Czyli jak 3 razy wytrzymał, to ten, kto go wkopał, to co, też go tam później opatrywali? Tak. Ups. Mógł się zemścić. Ale na czym wtedy go zabijali? Na tym krześle? No bo najłagodniejsze to było tamto. Czy jest to krzesło? Nie. Nie można było metalowe. Najłagodniejszą. Ten, to ostrze? Ostrze, tak, bo nie można było na nim tylko spać. Nie można było na nim zasnąć. Przeważnie żołnierzy. Karano. No nic? Ale dlaczego? To było najłagodniejsze. Najgorsze było łamanie koła. Na tym zamku, a w miejscu, mieszkały dwie rodziny, między sobą spór. I na podstawie tego sporu Fredro napisał zemstę. No to wyjdzie.
Gdzie oni się pomieścili? Takie dawne M2. Dzisiaj w Skansenie przy okazji dowiedzieliśmy się, że Kowal był również dentystą. Otóż umiał leczyć zęby. Chyba właśnie tak leczył te zęby. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you're going through. Stay one more night. And I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Nie wiadomo co. Ale bilet kosztował 6 zł. Plus 3 zł za salę tortur. Dzieciaki najlepiej wspominają chyba salę tortur. Zamek jest częściowo zamknięty ze względu na prace jakieś tam budowlane. Znając życie, trwają już od ładnych kilku lat. Pieniędzy na dokończenie nie ma. Jakoś tam sobie radzą. Ale atrakcja jest. Kawał historii, XIV wiek. Dobrze, że chociaż taki się uchował. Udani jesteście. Widać, że jeździły tutaj kłady, samochody terenowe. Drogą szutrową dojechaliśmy na miejsce dzisiejszego parkingu. Zatrzymujemy się nad rzeką, jak się nazywała? Wisełka? Wisełka chyba się nazywała. Wisełka. No cóż, robimy kanapki. Za chwileczkę tam Państwo mówią, że będą uciekać. No, zostawią nam ognisko przy okazji. Później sobie usiądziemy, a tymczasem idziemy robić kolacyjkę. A pokażemy jeszcze Wam, jakie tu są niebezpieczeństwa. Jakie? Tam są pokazane niedźwiedź, no to opowiedz o nich. Węże. Tak? Jakie są węże? Padalecki. Padalec. Tak, niedźwiedzie też są. Kto wie. Wygląda na to, że będziemy sami. No ale jesteśmy w górach. Mało ludzi na tym.